jak te domki wyglądają? Ja się spodziewałem baraku, pływającego baraku, nie? Takiego kontenera. A jest premium. Patrzcie to. Dobrze? Tak? Super. To jest widoczek, proszę bardzo, za oknem. Po prostu normalnie tak aż tam? Ten. Bo wiesz, jednak pomimo wszystko, ale no... Mogę to otwierać? No możesz. No, spoko, spoko. Aha. Ładny, naprawdę jakościowo. Naprawdę jakościowo. No. Jest drewienko, wszystko. Nie. Spoko, okej, okay. Wiesz co, ja może faktycznie zabiorę klucze i taką rundę szybką zrobię. Dobrze. Tu tak, tu mamy domek imprezowy, taki obok. Wiecie co, może tak. Maciej, słuchaj, czy ty pamiętasz, jaką kwestię ja zawsze zaczynam odcinki? Pamiętam, ale zapomniałem akurat. A, dobra. Witajcie na kanale Dobry Projekt. Tak, słuchajcie, dzisiaj gościmy Macieja z kanału Hollywood. Jesteśmy na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem życia poza siecią, czyli living off-grid, i zastanawiamy się, szukamy rozwiązań, które mogłyby Wam pozwolić żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze wszystko jest możliwe teoretycznie. Tak. W praktyce różnie to bywa, natomiast udowadniamy wielokrotnie, że się da. Dzisiaj zaprosiłem Macieja do tego, żeby odwiedził mnie na wodzie. Jesteśmy w Holandii, w Amsterdamie. Ale no blisko, dokładnie. A trochę Wenecja, bo mówią, że Bydgoszcz to taka Wenecja, nie? Tak. Zaczniemy od czego? Wyłączamy światło, pokażemy widzom? Tak. Ja powiem tak, może ty poprowadź. Powiedz mi, o właśnie, bo ty jesteś świeżo po tym, że wparowałeś tutaj do nas, tak? Powiedz mi, co jest już... Pierwsze, co mówisz, widok, tak? Zaskoczył cię widok? Tak, wow. Dobrze. Znaczy, nie, generalnie zaskoczył mnie, jak te domki wyglądają. Ja się spodziewałem baraku, pływającego baraku, nie? Takiego kontenera. A jest premium. Patrzcie to. Dobrze? Tak? Super. To jest widoczek, proszę bardzo, za oknem. Po prostu normalnie aż ten. Można, wiesz co, może wyłączymy... O właśnie, tutaj jeszcze jest obok taki domek. Tak? Wiesz co, wyłączymy jeszcze telewizor, bo my meczyk oglądamy właśnie w tej chwili meczyk, natomiast tam jest gdzieś na tym, to go pstryk, wyłączamy. Dobrze, okej. Okay. Są ważniejsze rzeczy od meczu. Dobrze, słuchajcie, a więc tak, mamy widok. Czyli tak, pierwsza sprawa jest taka, widok, mówisz, z butów idzie wyskoczyć. No. Dobrze, na zewnątrz mamy... Idzie wyskoczyć z kapci. W Killerze tak było, nie? Tak? Kojarzysz? Nie kojarzę. Ach, klasyka. Nie, naprawdę. Dobrze, teraz tak. Z racji tego, że ty, no nie ma się co oszukiwać, tutaj można powiedzieć, spokojnie zajmujesz się budownictwem, tak? Twój kanał, kanał Hollywood, można powiedzieć, że zajmuje się tematami związanymi z budownictwem z tego względu, że budujesz swój własny dom, tak? Tak. Tak. I w związku z tym, że budujesz, no to myślę, że spokojnie jesteś w stanie nas może oprowadzić tutaj i powiedzieć, co tutaj cię zaskoczyło. Wow, kurczę, po 5 minutach jestem przewodnikiem. Generalnie zaskoczył mnie widok tego wszystkiego, jak to wszystko jest elegancko wykończone, chociaż ja nie jestem od wykończeń, od aranżacji wnętrz i tego typu innych designów, tak. Ale naprawdę robi wrażenie jakościowe, takie, już trochę to jest wyświechtane słowo, ale takie premium, nie? Taki okay. Prestiż, okay. Po warszawsku, mój brat tak mówi, z Warszawy, słoik. Generalnie jest... Super, naprawdę, nie spodziewałem się, że może być tak ładnie, elegancko, po prostu tutaj wszedłem, pierwsze co powiedziałem Marcinowi, Marcin wypadł, ja dzwonię po moją żonę, nie? jest tutaj czat, naprawdę, po prostu idealne miejsce na randkę, żeby zabrać dziewczynę po prostu w takie miejsce, bo tu jest naprawdę ładnie, elegancko, schludnie. Aha. To nie wiem ile tu jest metrów, na razie mi nie mów, później będę zgadywał. Ale generalnie wszystko jest super urządzone, naprawdę wszystko w jednym miejscu, aż naprawdę chcę się tutaj spędzić dzień, także jakbym gdzieś miał jechać, jakbym nie był zbyt gorszy, miałbym tu przyjechać i spędzić gdzieś noc, to na pewno dopłaciłbym trochę kasy, żeby to było właśnie tutaj. Aha. Bo to na pewno jest najlepszy widok, jaki jest zbyt gorszy. Jedyny chyba ładny. Bydgoszcz słynie z tego, że nie jest aż tak brzydka jak Łódź. A, okej. Ja no się śmieję trochę. Znaczy Wyspa Młyńska w ogóle w tej chwili myślę, że tutaj przebiła wszystko i w ogóle ja nawet słyszałem, że Bydgoszcz jest ponoć jednym z najczęściej odwiedzanych miast w Polsce. Nie, proszę. Ale autentycznie, słuchaj, ja byłem zaskoczony. Powiedziałbym, że ja sezon nie robisz.
No, ale autentycznie, słuchaj, ja nie wiem, jakie to były statystyki, co, jak i tak dalej. Natomiast temat Wyspy Młyńskiej, w ogóle tutaj tego tematu, nie bez kozery mówi się, że Bydgoszcz jest taką polską Wenecją, ponieważ no, płynie przez nas, tutaj u nas przez środek dosłownie ta rzeka. Tak. Także no, tak. Ja specjalnie celowo pytam się ciebie, jako osobę, która buduje, jest w trakcie budowy. Aha. No bo ty jak mało kto jesteś na bieżąco z tematami, jak co ułożyć, umeblować, już masz swoje pewnie wizje. Ja jestem bardziej w technologię, jak to działa, ale tutaj no, generalnie, więc od tej strony jeszcze nie rozgryzłem, chociaż widzę, jakie tutaj są zastosowane rozwiązania. Natomiast i tak bardziej mi urzekło to, jak to wszystko jest urządzone. Wszystko na takiej stosunkowo jakiejś małej powierzchni. Nie wiem, ile tutaj może być. 50 metrów na podstawie? Mniej. Na pewno dużo mniej. Ale robi naprawdę fajne wrażenie. Aha. Więc to, jak to wszystko tutaj jest urządzone, wykończone, jest petarda. Jestem pod wrażeniem. Ja specjalnie może przejdę się tak dookoła ciebie, żeby może pokazać tutaj też widzom to od drugiej strony, żeby też była możliwość. Spoko, jak najbardziej właśnie, żeby było ciebie widać też. Również, żeby było widać i stolik tutaj, tak, mamy i kuchnię. Dobrze, teraz tak. Wchodzisz, ja widziałem twoją minę, za nie mówiłeś, mówisz, nie, no tego się nie spodziewałem. A po czym później przeszliśmy do tego, że chciałeś sobie zerknąć dalej, jak to wszystko wygląda. No i tak, padło pytanie, łazienka, ja mówię, spokojnie, nie martw się, tak, zaraz się przewrócisz dalej. Marcin powiedział, będziesz piał z wrażenia. Mówię, co ty gadasz, a za chwilę piałem z wrażenia. Dobra, okej, to pokazuj w takim razie. Ja wiesz, mam pokazywać. Tak, nie, słuchaj, bo wiesz co, bo ja ci powiem tak, bo ja chciałbym moim widzom autentycznie przekazać i pokazać coś, że na bardzo małej powierzchni, na bardzo malutkim metrażu można zrobić coś bardzo fajnego i to, nie wiem czy zgodzisz się ze mną, ale dla jednej osoby albo dla dwóch osób, czyli dla takiej, wiesz, powiedzmy, nie wiem, przestrzeń na start, tak? Myślę, że no, tu spokojnie można by było sobie wystartować, tak? Zdecydowanie. Powiem ci, że jeśli chodzi o miejsca do spania, to jestem zachwycony. Tak? Jedyne, co właśnie, tak jak powiedziałeś, żeby faktycznie mieszkać tu więcej niż dwie osoby, to martwiło mi się tylko o szafy. Na to nie zwróciłem uwagi. Okay, może tak. Gdzieś tam byliśmy, gdzie były szafy. Tak. Ja tego nie widziałem. W sypialni jest bardzo mała szafa. Jest bardzo mała szafa w sypialni i to jest jak gdyby bardziej może pod taki nie wiem, formę, nazwijmy to hotelową, pobytową, wiesz, krótszą niż na długi dystans. Natomiast jest czas, no naprawdę. Przepiękna antresola, słuchajcie. Nie mam pojęcia, ile za to trzeba wyścielić kasy, ale jakbym był sam z żoną, bez dziecka, jakiś taki początkowy start, że nie wiem, jakieś takie... Albo na koniec. Przejściowe, albo na koniec właśnie, albo na koniec. No. No to kurde, to czego chcieć więcej? No, słuchaj, rybelka. No słuchaj, spuszczasz chatę? Tak, przestrzeń masz, no kurczę, no, nie potrzebujesz ogródka, masz Bydgoską Wyspą Miejską, zaraz się przejdziesz, tu są jedne z najpiękniejszych miejsca. Tu jest dosłownie, nie? Słuchaj, no mamy dosłownie zaraz tutaj za oknem, można powiedzieć, że jest woda, wszystko jest, czyli nawet jak tak, no lubisz, no nie wiem, no ktoś lubi trawnik, a tu masz zawsze przystrzyżoną wodę. To co, idziemy, dobrze, idziemy prowadź w takim razie do łazienki, bo to nie wiem, czy ktoś tutaj wcześniej widział, czy coś. Tutaj jest. Co ci się spodobało? O, właśnie. Zobacz to okienko, no petarda, no po prostu marina, nie? W sensie morskie statki, te sprawy. Słuchaj, ja nie mógłbym robi nic... Robi roboty, no wpasowałbyś coś lepszego w domek na wodzie? Nie, to jest jeden tylko element taki, który naprawdę powoduje to, że można powiedzieć, dobra, kajuta. Tak, nie? Aha. Ale aczkolwiek to jest tylko jedno. Tutaj, chociaż to jest sypialnia, to lepiej, żeby nie było. Ale kurde, robi robotę, nie? Aha. Spoczko. Dobrze, miałem tutaj ręczniczki i tak dalej, ale tu już... Aha. Szafki? Tutaj tak naprawdę, ale tych pewnie nie masz możliwości zmieniania na szerokokątne, bo... Ale co na szerokokątne? Obiektyw w trakcie filmowania. Aha. Bo widzę już na ekranie, że to nie oddaje tej przestrzeni tutaj. Ale wiesz co, z drugiej strony na ekranie wygląda mniejsze niż w rzeczywistości. Wiesz co, powiem ci tak, właśnie, ale to też jest troszkę spowodowane... Wiesz złapiesz, co, może... złapiesz mnie z daleka? Może to będzie jakieś takie, wiesz, tak? Złapanie proporcji, nie? A, nie, to jest okay. Naprawdę... Ile? To jest ponad 2 metry. No myślę, że może być. No stawaj, może coś takiego. Ale zwróć uwagę jeszcze, może dobrze, że mamy te ręczniki, bo to przynajmniej wiadomo, że to jest używane, tak? Że to nie ma ściemy, że ktoś to przygotował spod hotelu i wypolerował. Miałeś mi czyste przygotować.
Słuchaj, no mega fajnie, bo jest pełnowymiarowy prysznic, czyli to też jest taki, powiedzmy, no element, który no raczej, wiesz, no tak jest tam pożądany. Mogę tak teraz? Pewnie, otwieraj, no słuchaj, zobacz to. Czy no ty... właśnie. No, bo wiesz, bo my jako faceci to lubimy techniczne tematy. Zobacz, zwróć uwagę, jest wpasowany boiler nad geberitem, czyli zwróć uwagę, on bardzo mało miejsca zajmuje, a jednocześnie jest pełna estetyka. No, super. Kolejna rzecz jest taka, trzeba zwrócić uwagę na to, że też my jesteśmy na wedzie. Zwróć uwagę, zobacz, tu masz litę drewno. Wiesz, mi nikt tego nie mówił, ale ja sam podglądam, latam, biegam, skaczę i wiesz, zaglądam, bo wiesz, jednak pomimo wszystko, ale no... Mogę to otwierać? No możesz, no spoko, spoko. Aha. Ładny, naprawdę jakościowo. No, jest drewienko, wszystko, tak wiesz, no. Ja powiem ci, podoba mi się blat, bo... Mojej żonie się spodoba, pewnie coś takiego będzie chciał do domu już. Tak? No. Super. Aha. To znaczy? Że musisz nam odstąpić miejscówę. Tak. No, koniecznie. Tak, zobaczcie jeszcze to w ogóle. Dziewczyny to pewnie nie, bo to było coś dla dziewczyn, teraz coś dla facetów. Zobaczcie to. Aha. W ogóle wiesz co, to są poziomy, chodzi o szarą wodę, szarą i wodę. Mhm. Natomiast w ogóle tutaj jest tak, że przez to, że jesteśmy tutaj podłączeni, w ten sposób sobie staniemy w lustrze, słuchaj, przez to, że będzie widać, będzie, słuchaj, przez to, że jesteśmy podłączeni bezpośrednio do oczyszczalni ścieków, w ogóle, słuchajcie, ja mam rzut okiem, ja nie pokażę wam i nie powiem nic więcej, poza tym, zobaczcie, spójrzcie, jesteśmy na wodzie i to jest oczyszczalnia. Te domy na wodzie są podłączone pod tą oczyszczalnię i tylko tam raz na jakiś czas, wiadomo, tam, nie wiem, pewnie może z raz, dwa razy w roku musi ktoś podjechać, żeby wyciągnąć tam ten grubszy temat spod spodu. O, piękne. I tutaj jeszcze widok jest na zewnątrz. Dobrze, wchodzimy do środka. Ty, Marcin? Tak? Ty na pewno dostałeś klucze do domu, co to jest? A nie, słuchaj, co to jest w ogóle? Słuchaj, wiesz co, to normalnie się wkłada kartę, ale ja podejrzewam, że przez no, cały system tutaj normalnie działa. Włamałeś się na karton po prostu. No, wiesz, wszystko wyszło, wydało się, no nie? Wydało się. Okej. Okay. W ogóle powiem ci, że już się też dopytywałem, aczkolwiek... Super. Tak? No, tylko wiesz co, słuchaj, na wcześniejszym odcinku, który będzie niedługo publikowany, właśnie będę się pytał o co, co tutaj jest, także podejrzewam, że jak już będzie opublikowany, to już będę wiedział. Wiesz co, może co no, jeszcze tak, powiedziałeś? No dobra, idziemy dalej. Tak? No pewnie. Jak gdyby ja już skorzystam z ciebie jako przewodnika, bo wiesz... Chyba jeszcze nie robiłem. Bycie przewodnikiem, na czym się nie znasz ale, zupełnie. No tak, ale z drugiej strony to też jest też wiarygodne, bo masz pierwsze wrażenie. No. Tak? No wiesz, jak ja bym powiedział, a dobra, no to ten, to tam wiesz, o co chodzi, nie? Tak? Dobra. Sypialnia. Tak, można. Sypialnia za chwilę. Niech dziewczyny wyjdą, bo jak żona zobaczy na żywo, to... Afera będzie. Teraz ty wyjdź tam, dobra, to, okay. To musi ten, trzeba to zobaczyć. Dobrze. Żebym ja nie zasłaniał. Dobrze, włączymy światełko. Wiecie co, słuchajcie, nie mamy tutaj tak do końca tak na tip-top posprzątane, ale naprawdę, słuchajcie, zobaczcie, jest tak, jedno miejsce... do spania. Normalnie, wierzcie mi, standardowo jest tutaj dużo, dużo ładniej tak pościelone i wszystko, a tutaj jest drugie miejsce. Ja myślę, że autentycznie, nawet jeżeli ktoś... Zobaczcie. Dobra, okej, spoko. Wiesz co, nawet autentycznie, jak ktoś jest albo powiedzmy z dzieciakami, albo ma znajomych, którzy przyjadą. O, w ogóle, słuchaj, za chwilę przyjedzie nam Damian z Easy Instalacje i jemu też również to pokażemy. Ja myślę, że z Damianem fajnie by było, gdybym zrobił odcinek właśnie na temat tej oczyszczalni. Także zachęcam Was do tego, żebyście obserwowali na kanale Dobry Projekt. Z tego względu, że najprawdopodobniej albo na moim kanale, albo na jego kanale opublikujemy materiał właśnie na temat tej oczyszczalni ścieków. Kolejna rzecz jest taka. Jeśli tutaj mogą być dwie osoby, to u góry macie miejsce na to, żeby ewentualnie przyjąć jakichś gości. Oprócz tego jest możliwość, żeby dzieciaki się przespały. Dzieciaki są przeszczęśliwe, mając możliwość korzystania z tego typu powierzchni. I kolejna jeszcze jest kwestia taka, że tego typu domy, one również też są w wersji takiej stacjonarnej. Czyli jest możliwość zamówienia sobie takiego domu lub też bardzo podobnego, bo akurat tutaj ten producent do tej pory tych domów postawił tam 400, tak? Z czego można powiedzieć 400 praktycznie prawie, że na wodzie, a w tej chwili on też również jak gdyby robi w wersji takiej, że na ziemi. Czyli jeżeli ktoś ma działkę, ma miejsce, ma możliwość, żeby coś takiego wrzucić sobie, postawić, to...
Ja jestem pod wrażeniem i nie wiem, co mógłbym tutaj jeszcze powiedzieć wam. Nie chciałbym aż nawet tutaj, aż nadto za bardzo się tutaj jak gdyby uzewnętrzniać w kwestii tych moich emocji związanych z tym, jak ja to widzę i postrzegam. No bo ktoś z was powie, że przesadzam. Natomiast tylko właśnie dlatego specjalnie poprosiłem ciebie, Maciej, wiesz co? Do tego, żebyś ty odwalił za mnie czarną robotę, słuchaj. Żebyś trochę w jakiś sposób jednak, pomimo wszystko, to ty... Żebym się uwierzytelnił. Dokładnie. Bo to jest tak, że wiesz, ja sam osobiście, to wiesz, jak już jestem tam, powiedzmy sobie, tu korzystam, jestem i no to myślę sobie, kurczę, zastanawiam się, czy czasami, czy aby na pewno dobrze postrzegam tą rzeczywistość i dlatego mówię, ktoś jest mi potrzebny z zewnątrz. Tak. Potwierdzam twój zachwyt. Tak? Tak. Super, okej. Czyli nic nie przesadzam, ani joty po prostu. Na to wychodzi. Tak? Dobrze, moment, tutaj wyłączymy. Aha, wiesz co, jeszcze może ten rzut okiem zrobimy, tylko dosłownie taki krótki wjazd. Wiesz co bym wam pokazał? Może o, jak tutaj wygląda. O, jest sypialnia, także tutaj jest, wiecie co, o, rzut okiem na zewnątrz. Tutaj jest taki tramp, którym no nie wiem, nie będzie widać tego. Ale wiecie co? Może jeszcze wyjdziemy sobie ewentualnie na zewnątrz. No tak czy inaczej, o, Macieja kurtka. Także tak to wygląda. O, szafa. Jest bardzo mała szafa, nieduża, tak? Ale ja myślę, że wiesz co, to jest bardziej może spowodowane tym, że jeśli on był robiony w takiej wersji, nazwijmy to hotelowej. Przystaniowo-hotelowej, pod taki tam, nie wiem, najem, czy apartament, czy coś w tym rodzaju, to ja myślę, że to jest idealne jak gdyby tutaj. Rzut okiem? Idziemy się przejść dookoła w ogóle? Bo w ogóle można przejść dookoła tego domku. Wiesz co, to możesz ty przejść. Chyba, dobra. Że tam muszę buty zakładać. Dobra, okej. Okay. To ja zrobię rundę w takim razie jeszcze z widzami i przyjdę i się pożegnamy jeszcze razem. Dobra. Znaczy mam już wyjść, czy...? Nie. Spoko, okej. Okay. Wiesz co, ja może faktycznie zabiorę klucze i taką rundę szybką zrobię. Dobrze. Tu tak, tu mamy domek imprezowy taki obok. I wiecie co, może tak, przejdziemy się. O, bardzo, bardzo ładne oświetlenie, super lampki. O, i tutaj jest taki, o, mostek. Tak, tutaj widać, o, Maciej w środku. Dobrze. O, możemy sobie rzucić okiem na zewnątrz. O, tak to wygląda. No, ja myślę, że tutaj naprawdę temat przedni. Dobrze, o właśnie, słuchajcie, fajny taras, mam jakiś grillek. No, wiecie co, ja, jeśli ktoś z was tylko i wyłącznie miałby ochotę czerpać z tego inspirację, to ja myślę, że tutaj jak najbardziej to się do tego nadaje. Nic, tylko można sobie troszkę tutaj, żeby tak podpatrzeć. O, tutaj tak to wygląda. Może jeszcze się przejdziemy tutaj dookoła. Także pokażę wam zaraz tutaj nabrzeże. Dobrze, i jeszcze wejdziemy do środka. O. Tak to wygląda. A tutaj jednostka na zewnątrz i mamy oczyszczalnię. No i wracamy z powrotem. Dobrze. Słuchajcie. Wjeżdżamy do środka i żegnamy się z naszymi widzami. Słuchaj, także cześć i czołem, mam nadzieję, że wam się podobało. Jakby co, no to co, zapraszam gorąco i serdecznie. Jakiś link tutaj na dole pod filmem zostawię, także gdyby ktoś z was czegokolwiek więcej szukał, chciał się czegoś dowiedzieć więcej, to zapraszam, zachęcam, trzymajcie się. Marcin mówił, że tutaj podobno można wynająć normalnie, przyjeżdżając do Bydgoszczy, tak? Tak, można. No, hotel przystań. Hotel przystań. Tak. To naprawdę warto. Super. Do miłego, trzymajcie się, cześć, hej. Cześć.